dziś temat, na który czekaliście, czyli plecaki. Jaki plecak wybrać do bushcraftu? Tutaj oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że zależy, jaki bushcraft mamy na myśli. Zdarzały mi się wyprawy kilkudniowe, zdarzały mi się wyprawy dwudniowe, jak również te jednodniowe. I teraz mam ze sobą trzy plecaki. Tutaj widzicie dwa. Trzeci jest w środku, w Matyldzie, od Helikona. Tego plecaka używam od roku. Tego, który znajduje się tutaj w środku, małego plecaczka od firmy Condor, używam kilka miesięcy. Natomiast plecaka Matylda jeszcze nie miałem okazji testować. To będą pierwsze wrażenia z użytkowania tego plecaka. Chwilę z nim tylko pochodziłem, jeszcze nie miałem go ze sobą na żadnej wyprawie. Natomiast moje pierwsze spostrzeżenia na temat tego plecaka poznacie w tym materiale. Ten plecak był już omawiany, pojawi się tutaj link do niego, do recenzji tego plecaka. Zobaczycie jego mocne i słabe strony w tym filmie. Natomiast tak, dzisiaj skupimy się na tym, który plecak do jakich zastosowań. Zaczniemy od wyprawy wielodniowej lub też dwudniowej, ale z dużą ilością sprzętu, czyli taki typowy bushcraft, żeby miło spędzić czas w lesie, żeby się zrelaksować, no to musimy mieć wszystko, co zapewni nam ten komfort w lesie, czyli dużo sprzętu, dużo szpeju. Tak więc ten plecak, ma on 55 litrów i myślę, że to jest naprawdę wystarczająca ilość, aby pomieścić wszystko, co będzie nam potrzebne na wyprawie bushcraftowej. Plusem tego plecaka jest to, że nie bawi się on tutaj w miliony drobnych kieszonek, które rozbijają ten litraż w obrębie plecaka, dzięki czemu no nie możemy upchnąć naprawdę dużych rzeczy, bo litraż jest rozłożony na wiele kieszeni. To częsta przypadłość większych plecaków, natomiast tutaj litraż jest skupiony na jednej głównej komorze, która jest, no popatrzcie, tylko olbrzymia w zasadzie. Możemy tutaj upchnąć wszystko, śpiwór, tarp, matę. Tutaj na przykład możemy schować matę, to jest też kieszeń na laptop, no ale nie miałem opisywać tego plecaka, dlatego że on już został opisany. Tak jak mówiłem, link się wyświetli, możecie kliknąć, zapoznać się z opisem tego plecaka. Na filmie już go przejrzałem z każdej możliwej strony, między innymi zobaczycie, że ta kieszeń jest tutaj odpinana. To jest taki zasobnik, można powiedzieć, na mniejsze przedmioty. Natomiast główna pojemność tutaj jest właśnie w tym miejscu, możemy jeszcze ją tutaj przegrodzić tym czymś, wybaczcie ten piasek tutaj, ale to z jakiejś ostatniej wyprawy. No tak, duży plecak, który pozwoli nam zabrać maksymalnie dużo ekwipunku. I tutaj nie tylko tyczy się to ekwipunku bushcraftowego, ale jeżeli na przykład łączymy wyprawy, tak jak ja z ojcem, wybieramy się w teren, gdzie pojawiają się elementy bushcraftu, ale również szukamy złota. Także nie tylko ekwipunek bushcraftowy musi się znaleźć w plecaku, ale też miska do płukania złota, saperka, jakiś pojemnik na urobek. Także tego sprzętu będzie wtedy więcej. No i właśnie wtedy ten plecak 55-litrowy, jeżeli zabieramy ze sobą naprawdę dużo sprzętu, czy to bushcraftowego, bo chcemy komfortowo spędzić czas w lesie, czy też sprzętu na przykład do poszukiwania złota lub też innych aktywności terenowych. Także taki duży plecak właśnie do takich zastosowań. No i teraz mógłbym przejść od razu do małego plecaka, dlatego że przez ostatnie miesiące używałem tylko tego dużego plecaka i tego małego, który znajduje się teraz w Matyldzie. No ale przecież jest też coś pomiędzy. Przecież nie zawsze wychodzimy na bushcraft, który wiąże się z dużą ilością sprzętu. Czasami na miejscówce jest już ten sprzęt, czasami też większość tego sprzętu, czasami też rozbijamy sprzęt między uczestników wyprawy, także kolega bierze część sprzętu, my bierzemy część sprzętu, wtedy nie potrzebujemy tak dużego plecaka, czasami jest to wypad tylko dwudniowy i weźmiemy ze sobą śpiwór, tarp, jakąś kuchenkę, no i w tym plecaku zaczną pojawiać się luzy, będzie tego miejsca tam tutaj za dużo, wolnego, plecak zacznie się, no może się załamywać, nie zacznie, bo on jest naprawdę dobrze usztywniony, jak widzicie, no ale jednak po co brać duży plecak, dźwigać dodatkowy ciężar, no bo wiadomo, większy plecak to też większy ciężar na plecach. Ten plecak swoje waży jednak. Dlatego możemy wtedy wziąć ze sobą właśnie Matyldę. I chciałbym się przyjrzeć teraz plecakowi Matylda. Jeszcze jedna kwestia. My mówimy tutaj o plecakach bushcraftowych, survivalowych. Nie mówimy o plecakach turystycznych. Myślę, że o plecakach turystycznych pojawi się całkowicie osobny materiał, dlatego że to są lekkie plecaki, owszem. Jeżeli chodzi o właśnie lekkość, to przebijają każdy z tych plecaków tutaj bushcraftowych, natomiast no niestety, nie są one tak wytrzymałe jak te tutaj plecaki.
Co do wytrzymałości, jeszcze jeden mit chciałbym tutaj trochę przekreślić. To znaczy, pewnie część z Was mi nie uwierzy, ale ja wiem, że panuje takie przekonanie, że kordura to jest materiał niezniszczalny i każdy plecak powinien być z kordury, ale po pierwsze, kordura to jest dość ciężki materiał. Po drugie, jeszcze naprawdę żaden plecak z materiałów tutaj autorskich, na przykład ten plecak Kondor, ja nie mam w nim żadnej dziury, a naprawdę szurałem go po skałach, po krzaczorach, po ziemi. Nie namawiał się żadnych dziur, żadnych przetarć, więc autorskie materiały również są wytrzymałe. Nie musi być to kordura, bo jak wiemy, kordura jest opatentowana, no i tak producent plecaka musi teraz wykupić ten patent na to, żeby tę kordurę móc użyć w plecaku. Kordura jest moim zdaniem mocno przereklamowana, dlatego że popatrzcie, w Matyldzie mamy kordurę od spodu. Tutaj wszędzie to jest nylon, ten bardziej miękki materiał, tutaj sztywna kordura jest od spodu, wychodzi na boki. Dlatego jest od spodu, żebyśmy mogli szurać tym plecakiem po ziemi, przesuwać go, żeby on nam się nie zniszczył. Ale kordura też jest trochę bardziej wodoodporna niż taki oto nylon. Plecak być może nam nie przemoknie od spodu. Być może, dlatego że popatrzcie, co mamy w Kondorze. Gumowany, mocny materiał, który ma to samo zadanie, co kordura w Matyldzie. Tylko że ten materiał na 100% nie przemoknie, bo jest gumowany właśnie. Na 100% się nie zniszczy, bo to jest twardy, solidny kawałek materiału, przystosowany właśnie do tego, żeby nawet szurać nim po skałach. Natomiast ta kordura prędzej czy później się przetrze tutaj. Dlatego kordura to nie jest taki materiał, który zawsze będzie najlepszy. Czasami warto polegać na innych materiałach, a wzmocnienia niekoniecznie muszą być z kordury, mogą być z materiału jeszcze mocniejszego. No bo wiadomo, głupio by było, gdyby taki gumowy był cały ten plecak. Byłby zdecydowanie zbyt ciężki. Natomiast no, kordura tutaj przydaje się, owszem, ale równie dobrze mogłoby być coś takiego i myślę, że nawet sprawdziłoby się to wtedy lepiej. No dobra, no możemy tutaj gdybać naprawdę, czy plecak powinien być w całości z kordury, czy powinien mieć wstawki z kordury, czy kordura w ogóle nie jest potrzebna, ale nie na tym będziemy się tutaj skupiać. W każdym razie kordura jest materiałem odpornym, ale nie jest to prawda, że kordura musi być w każdym plecaku bushcraftowym. Absolutnie nie. Miałem wiele plecaków, które kordury w sobie nie posiadały, nawet wstawek z kordury i nie przetarły się, nie pojawiły się dziury. Nie wiem, co musielibyście robić z tymi plecakami, żeby one rzeczywiście zaczęły się dziurawić, przynajmniej z tymi, które ja testowałem, choćby z tym plecakiem. No dobra, ale wracając już do tematu odcinka, mamy tutaj plecak firmy Helikon, Matylda, stworzony we współpracy z Survival Tech. Chłopaki mają wiedzę na temat tego, jak powinien plecak bushcraftowy wyglądać. Projektują go w oparciu o własne doświadczenie, no i to jest właśnie spoko w tym, z tym, że no, kilka tutaj mankamentów się jednak znajduje. Po pierwsze, coś, co jest fajne i niefajne zarazem. Zawsze coś jest w plecakach fajne i niefajne. Fajne jest to, że mamy tutaj te kieszenie, które wyglądają trochę jak osobne moduły, natomiast są przyszyte na stałe. Mogłyby być kieszeniami odpinanymi, moim zdaniem. Mogłoby to się opierać na systemie MOL. System MOL jest tutaj w plecaku. Możemy sobie przypiąć dodatkowe moduły jeszcze. Natomiast nie wiem, dlaczego te kieszenie są na stałe tutaj przyszyte. Mogłyby być w systemie MOL, dołączone do zestawu. Moglibyśmy wtedy odpinać kieszenie, kiedy ich nie potrzebujemy, kiedy potrzebujemy mniejszego litraża, kiedy potrzebujemy bardziej opływowych kształtów. Myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie, gdyby te kieszenie były odpinane. Oglądałem materiał Pawła z Survival Tech, który opowiadał o tym plecaku. Mówił, że na przykład właśnie można tutaj karimatę sobie przytroczyć. Z tym, że moje doświadczenia w związku z noszeniem karimaty przytroczonej na dole, no nie są to zbyt miłe wspomnienia. W Norwegii postanowiłem tak sobie właśnie przytroczyć, podczas mojego pierwszego wypadu do Norwegii, przytroczyć karimatę tutaj na dole. No i niestety to jest oczywiście nie w tym plecaku, ale myślę, że tutaj byłoby podobnie. Karimata przytroczona na dole, no idzie się, a ona się telepie gdzieś tam nam po tylnych częściach ciała. To nie była wtedy karimata, to wtedy był śpiwór, także trochę cięższy, więc może karimata by się lepiej sprawdzała. W każdym razie, jeżeli chodzi o karimatę, to jeżeli jest ona rolowana tradycyjnie, to preferuję przypięcie jej z boku. Jest taka możliwość. Natomiast jeżeli jest to karimata taka jak ta, na której siedzę, czyli składana, to jest karimata, której używam zwykle. Nie używam tych rolowanych. Używam takich, dzięki czemu mogę ją wsadzić z tyłu jako dodatkowe usztywnienie pleców do kieszeni głównej. Z tym, że tutaj usztywnienie jest na tyle solidne,
Nie wiem, czy jest wyjmowane, bo jeżeli jest wyjmowane, to mógłbym po prostu zamiast niego włożyć karimatę. Składam karimatę tutaj, gdzie są plecy, składaną. Dociskam resztą sprzętu, wypełniam plecak. I co się dzieje wtedy? Mam całkowicie sztywne plecy. Usztywnione. Tak samo jak za pomocą tego usztywnienia. Z tym, że nie muszę brać ze sobą dodatkowego, dość ciężkiego elementu. Karimatę i tak wziąłbym ze sobą, natomiast to staje się wtedy zbędne. To jest plus karimat składanych. Może nie są one zwykle tak grube jak te rolowane, natomiast dla mnie są wystarczające i też z tego powodu noszę je ze sobą, że zwykle używam ich jako usztywnienia pleców w plecaku, dzięki czemu te wszystkie elementy mogę zawsze z plecaków wyjąć. Otwieramy. Oczywiście jest komin tutaj, który zapewni nam to, iż jeżeli coś nam się nie mieści w kieszeni głównej, no to możemy jeszcze trochę ją powiększyć. W środku mamy mały plecak. Plecak marki Condor, którego używam na wypady jednodniowe, czyli takie wypady, podczas których nie nocuję w terenie, ale potrzebuję zabrać ze sobą sprzęt, chociażby do nagrywania, tak jak kamera, statyw. Ten plecak jest dość ciężki, jak na swoje gabaryty. To jest chyba jedyny jego minus. No dlatego, że ma m.in. usztywnienie pleców. No a po drugie, no materiał, z jakiego jest wykonany, ma on być możliwie najwytrzymalszy, dlatego też no, jest cięższy niż taki typowy górski, malutki plecaczek, który jest z jakiejś cienkiej szmatki zbudowany. Tutaj zwykle umieszczam statyw. Tutaj jest fajna kieszonka na kamerkę. Ma miękkie ścianki, dzięki czemu ani ekran, ani obiektyw kamerki nie zostaną zarysowane. Można też tutaj równie dobrze umieścić telefon. Nie będzie on wtedy narażony na czy też zbicia ekranu, czy zarysowania. To jest bardzo miękki materiał, który będzie chronił naszą elektronikę. No i mamy jeszcze dwie kieszenie. Nazwijmy to główne. Ta jest mniej główna. Na drobne elementy, różne przegródki. Tutaj kieszeń z siatki. Ja zwykle tej kieszeni używam do zbierania rozpałki. Jeżeli znajdę gdzieś powalony pień brzozy lub też taki, najlepszy na rozpałkę jest pień brzozy, no wiadomo, z żywej staramy się nie zbierać, ale są też wiatrołomy. Pień stoi złamany, jest na pewnej wysokości, na nim znajdziemy suchą rozpałkę. Jeżeli gdzieś znajdę taki pień po drodze, no to zabieram rozpałkę i wsadzam ją właśnie do takiej kieszeni z siatki, dzięki czemu ona mi tam nie zawilgotnieje, cały czas to wszystko oddycha. Fajna kieszeń właśnie na przenoszenie chociażby rozpałki. No i różną drobnicę możemy tutaj nosić w takiej kieszeni. Natomiast mamy jeszcze kieszeń główną. I tutaj jeżeli na przykład szykujemy się na minimalistyczny całkowicie nocleg, to rzeczywiście możemy tutaj zmieścić tarp. Na pewno tarp się zmieści, jakiś leciutki śpiwór. I tak też robiłem szukając bursztynu. Szukając bursztynu ważne jest, żebyśmy mieli plecak lekki. Ja nocowałem wtedy w terenie po to, żeby w środku nocy wyruszyć na poszukiwania bursztynu z konkretnej lokalizacji, po to, żeby nikt mnie nie uprzedził, dlatego nocowałem na plaży. Ale później, jeżeli idziemy, szukamy tego bursztynu, to ważne jest, żeby nie mieć na sobie ciężkiego plecaka, bo chcemy zrobić kilometry, a idziemy też po piachu, więc nie chcemy w tym piachu grzęznąć. Musimy być spakowani na lekko i ten plecak zapewnia nam spakowanie takiego podstawowego ekwipunku noclegowego, czyli no nie nazwałbym tego wypadem dwudniowym, raczej tutaj możemy spakować coś awaryjnego do przespania się kilka godzin. Także tarp, mały śpiwór, no i taki podstawowy ekwipunek typu latarka UV, jeżeli akurat wybieram się na bursztyn. No często, wiecie o czym mówię, na pewno często wybieracie się do lasu, nie macie czasu na to, żeby spędzić dwa dni w lesie, wybieracie się na jeden dzień, wtedy taki plecak poręczny, nie zajmuje nam on dużo miejsca, nie pocą nam się plecy, bo nie zasłania nam ich całych plecak. Mały, poręczny plecak, dodatkowo z kieszenią na system hydracyjny. O, przepraszam, to nie tutaj. Tutaj jest kieszeń szybkiego dostępu do laptopa, bo tu jest kieszeń też na laptop. Także jeżeli lubicie sobie wyjść do lasu z laptopem, to możecie. Natomiast tutaj mamy kieszeń na system hydracyjny. Umieszczamy tutaj worek z wodą. Jest tutaj też specjalny otwór na rurkę, która nam przechodzi później tędy. Można ją umieścić tutaj pod gumką na szelce, także mamy cały czas dostęp do wody. To jest plecak właśnie na takie jednodniowe wypady eksploracyjne w teren. Idziemy gdzieś w nowy teren, poza szlaki. Musimy być
wyekwipowani całkowicie na lekko. Musimy być zwinni, poruszać się gdzieś w krzaczorach, przeciskać pod pniami drzew albo w górach, gdzieś między skałami, przeczołgiwać się często. No to taki plecak, żebyśmy po prostu mieli pełen zakres ruchów, bo z takim wielkim plecakiem, no wiadomo, jest ciężko, szczególnie jeżeli znajdziemy jakąś jaskinię, chcemy wejść, zobaczyć, jak wygląda od środka, no to z takim plecakiem robi się problem, trzeba go zostawić na zewnątrz, natomiast taki możemy bez problemu gdzieś przed sobą przepchnąć. No to jest plecak po prostu taki już do bardziej zadań eksploracyjnych w terenie niż do nocowania. Natomiast jeżeli wyprawy są kilkudniowe z dużą ilością ekwipunku, no to właśnie ten plecak Condor Trekker. Tutaj mam coś pomiędzy, Matylda. No i właśnie Matyldy jeszcze nie testowałem. Matylda ma 35 litrów, z tego co pamiętam, chyba tak. Ten plecak ma 22 albo 23 litry. Ten 55 litrów. No dobra, myślę, że wszystko zostało powiedziane o tych plecakach, o tym, czym powinniśmy się kierować przy wyborze plecaka. No przede wszystkim gabarytami, ciężarem plecaka. Musi być zawsze tak lekki i tak mały, jak to tylko możliwe. To jest najważniejsze, po to, żebyśmy czerpali radość z wypraw w teren, żebyśmy się niepotrzebnie nie frustrowali tym, że gdzieś zahaczamy plecakiem podczas eksploracji terenu, że ten plecak nam ciąży nadmiernie. Ważne, żeby skupić się też na dobrym systemie nośnym plecaka i zarówno ten plecak, ten, jak i ten mają bardzo dobrze skonstruowane systemy nośne, dopasowane właśnie do gabarytów plecaka, dlatego że w plecaku średnim i w plecaku dużym musi być pas biodrowy szeroki. Znajduje się tutaj pas biodrowy. W plecaku największym musi być regulacja systemu nośnego. Jest tutaj regulacja. W Matyldzie nie jest ona konieczna. Mówię tutaj o regulacji wysokości zawieszenia, że tak to ujmę. Tutaj nie jest to konieczne, bo ten plecak jest po prostu krótszy. Tutaj nie potrzebujemy nawet pasa biodrowego. Natomiast znajduje się taki pas. To też jest pas biodrowy, ale bardziej potrzebny do tego, żeby plecak nam tutaj nie podskakiwał nigdzie. Taki mały plecak może spokojnie nam się opierać na ramionach. Także wszystko tutaj gra, jeżeli chodzi o system nośny. No to są plecaki przeze mnie przetestowane. Te dwa testowałem. Z tym chodziłem jeden dzień, nie znalazłem żadnych minusów w jego systemie nośnym. Także mogę z czystym sumieniem te plecaki polecić. Myślę, że wszystko jest jasne. To są moje propozycje. Oczywiście więcej propozycji znajdziecie w ofercie sklepu Millworld. Możecie przejrzeć te plecaki. No po prostu kierujcie się litrażem. Od 55 litrów w górę na kilkudniowe wypady w teren. Na bushcraft, taki stacjonarny, gdzie bierzemy ze sobą dużo sprzętu. 23-22 litry i mniej na takie jednodniowe wypady. Natomiast około 35 litrów, 30-35-40 litrów to są plecaki na dwudniowe wypady w teren. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Zapraszam Was na kanał Adventurer. Tam będziemy testować plecak Matylda w terenie. Będę go używał podczas odcinków przygodowych, także zapraszam na kanał Adventurer. No a w kolejnym odcinku powiemy sobie o gadżetach potrzebnych lub też niepotrzebnych gadżetach survivalowych. Różne ciekawe rozwiązania. Przyjrzymy się około 5 takim różnym gadżetom. Być może pojawi się później kolejny odcinek, w którym będzie tych gadżetów więcej, jeżeli taki Wam się spodoba. No ale to już w kolejnym odcinku na kanale Millworld. A tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem.